Kurde, ucięło mi film, więc chyba muszę nagrać jeszcze raz. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 21 maja. Co prawda miałem dzisiaj wybrać się na Akademię Rzepaku. Tutaj dostałem zaproszenie z Rapolu, ale korzystam z pogody, bo za chwilę może mi to wszystko uciec, więc znajdujemy się na polu buraczanym, gdzie wykonuję trzeci zabieg ochrony chemicznej, jeśli chodzi o kwasy dwuliścienne. Dlaczego tak boję się, że mi ucieknie? No bo od wczorajszego filmu, na którym robiłem zabiegi ochrony herbicydowej kukurydzy, dopadało. Mamy teraz zawrotne 6,5 litra, więc pół petarda. Nie padało, kurczę, chyba 3 tygodnie. Na pewno ponad 3 tygodnie nie padało, więc no jak zbawienie, zaraz rośliny wszystkie odżyły. Dlatego tutaj, no, korzystając z pogody, jest ładnie, słonecznie, ale dość ciepło. Korzystam z tego, że jeszcze są luki w międzyrzędziach. Pokażę, jak to później wygląda. Generalnie to jest chyba ostatni dzwonek tutaj na zabiegi. Bo później, jak zejdą się międzyrzędzia, no, a przepuścimy jakąś kamosę, no, to jest do końca okresu wegetacyjnego. No dupa, dupa blada, i musisz później patrzeć na to, także tak. No, oczywiście po opryskaniu kukurydzy gdzieś 2-2,5 godziny, w zależności od którą działkę miałem ogarniętą. Spadło, mam nadzieję, że nic tam mi nie zmyło, bo się wścieknę, naprawdę byłoby chujowo, jeżeli na działce, na tam, na polu, w którym jest demofarma, musiałbym poprawiać kwasty, no to dla mnie to była katorga. Koszta to jeszcze wstyd jak cholera, ale no kurde, patrzyłem w pogodę, niby pokazywało, że gdzieś tam jakieś opady, może koło 18. No a tu się okazuje, że to nie była 18, tylko się zrobiła 13:30, więc w konia mnie zrobiła pogoda. A to może dlatego, że nie przestałem subskrybować i nie mam już teraz wersji premium, to może temu mi złą pogodę tutaj, prawda, podobało. Ja się śmieję, ale to jedziemy właśnie tutaj. Dwuliścienne, standardowo, Metafol, Power Twin, po literku. Nie wiem, czy już mówiłem, a to trzeci zabieg. Metafol i Power Twin jest po literku. I co? Jedziemy jeszcze wędzarem, gdzieś tam po niecałe dwie, nie, no po 200. I faworytem, czy tam majorem, też po 200 i 20 gramów safari. I mam nadzieję, że tym się tutaj wszystko zakończy i nie będzie żadnych przepustów, fastów i tak dalej. Ale też mam zamiar dzisiaj drugi raz wjechać w buraki z zabiegami, zabiegiem na jednoliścienne plus jakieś zwalczanie mszycy, bo gdzieś tam też się pojawia, ale tutaj tyle mam naciepielone tych środków, więc stwierdziłem, że sobie pojadę razem z Panterą i właśnie drugi raz. No jest mnóstwo kwasnicy przede wszystkim, gdzieś tam też gdzieniegdzie się pojawia, więc nie ma tutaj na co czekać. Chciałem jechać pół dawki, ale zaraz, że dopadało, stwierdzam, że nie ma na co się oglądać i ciśniemy już pełną. To mamy to. Co chciałbym dzisiaj pokazać, jeśli chodzi o buraki? Mój eksperyment, czyli jak wyglądają buraki zasiane prosto w mulcz, bo uważam, że jest petarda. Tak jak chodziłem, jakiś czas temu oglądałem, wydawało mi się, że są mniejsze niż w regularnym siebie, to znaczy regularnym, tam było tylko raz talerzówką przejechane, więc po tym uprawionym, o, właśnie myślałem, że to będzie, że to jest gorzej,
Ale wydaje mi się, że jest jednak jeszcze najlepiej. Przede wszystkim było to widać, gdzie no, jak nie padało, no, to grzebnęliśmy po uprawie talerzówką i było sucho tam na 5 cm, a tutaj grzebliśmy trochę w te pozostałości i była regularna wilgoć, więc fajnie. Co dalej? Dalej pokażę na co komu section control i pokażę jedną ciekawostkę, ale to na tym drugim polu tytułem na co komu drzewa. No. Widzimy się na zewnątrz. Za dużo nie zostało baterii. Co? Po mulczu nie ma prawie śladu, ale mamy naprawdę petarda buraki. Nie ma się tutaj do czego przyczepić, więc jest to jakaś myśl. Jak przyszły sezon tutaj zaatakować? Nie wiem. O ile jeszcze oczywiście będziemy siać buraki, ale mam nadzieję, że to nic nie wymyślą, tak jak w innych cukrowniach należących do niemieckich holdingów. Bo już słyszę, że mają propozycję około 30 euro za tonę buraka. Jest w tym coś ciekawego, że myślę, że tutaj warto będzie w ten sposób w przyszłym roku się zasiać, jeśli właśnie, tak jak mówię, będą siewy. Buraki. No jest naprawdę petarda, strzeliliśmy się z terminem, więc nie ma tu żadnych zastrzeżeń. Widzimy się za moment z bocianem na drugim polu, gdzie pokażę te ciekawostki właśnie jeszcze. Do zaś. Tak jak wspominałem, kolejnym punktem programu jest zwalczanie chwastów jednoliściennych w buraku, ale tutaj nie ma się nad czym rozwodzić, no bo to jest prosta sprawa dosyć. A miałem pokazać na co komu section control, kontrola sekcji, jak to wygląda w tym przypadku. Tak jak tam gdzieś wspominałem na filmie z prezentacji, ustawiłem sobie jeszcze wirtualny poprzecznik, więc tutaj trochę te przerwy są powiększone i myślę, że tutaj nie będzie żadnych strat przy wybieraniu i tak dalej, więc myślę, że jeśli chodzi o takie rośliny jak na przykład burak, przede wszystkim kukurydza również, to jak najbardziej jest to uzasadnione używanie kontroli sekcji i polecam, jeśli ktoś ma możliwość spróbowania. A na co komu drzewa? O, to jest właśnie ten akcent, gdzie bardzo gładziutko sobie przechodzimy od pięknych buraczków do, no właśnie, do maluszków. I idąc tym tropem tutaj możemy widzieć, zauważyć tutaj możemy dokładnie, gdzie się kończy linia drzew, jak daleko sięgają korzenie, bo mamy tutaj naprawdę skromniutkie, małe buraczki i jak ręką odciął, kończy się drzewo, zaczynają się normalne, regularne, więc właśnie, na co komu te drzewa? No dobra, kończymy na dziś. Myślę, że będę starał skracać te odcinki, bo czym dłużej, tym wiadomo, że nudniej się ogląda, chyba że jest jakaś akcja zwarta. No a to ostatnio się nie dzieje. Tyle ode mnie na dzisiaj, nie przedłużajmy zbędnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.